Pan samochodzik, Biblia Lutra, rozdział dziewiąty. Pastor siedział za stołem w kuchni. Ubrany w granatowy szlafrok, obejmując rękami prawie pusty kubek, wpatrywał się w szarzejący za oknem świt. Była piąta rano. Obudziłem się przed kwadransem. Nie pamiętałem snu, ale z nocnej mary pozostało nieprzyjemne, złe przeczucie, które nie pozwalało zasnąć wszedłem na dół, żeby napić się herbaty. Zawsze działała na mnie relaksująco. Też nie może pan spać, odezwał się pastor nieco ściszonym i zachrypniętym głosem, który przypomniał mi niezliczone rozmowy prowadzone nad ranem w korytarzach pociągów i na wyludnionych dworcach autobusowych podczas studenckich podróży po polsce. Ludzie. Którzy przebyli razem wiele kilometrów i nie zmrużyli w czasie podróży oka mniejsi są do większej niż zazwyczaj życzliwości wobec bliźnich. Tym bardziej, gdy mają świadomość, że ich rozmówca przeżył dokładnie to samo. Nie pierwszy i nie ostatni raz, rzekłem z porozumiewawczym uśmiechem, a mnie już dawno się to nie zdarzyło. Westchnął ciężko duchowny i przetarł oczy, ostatnio chyba jak bliźniaki miały szkarlatynę. Może zrobię panu herbaty Pastor chciał już wstać, ale powstrzymałem go Niech ksiądz siedzi Sprawiam już wystarczająco dużo kłopotów Powiedziałem i uruchomiłem elektryczny czajnik Kłopoty Pastor Bloch kiwnął kilka razy głową w zadumie i pogładził się po brodzie To one nie pozwalają mi spać Nie mogę przestać myśleć o tym, że ktoś ukradł Biblię Lutra a teraz zasadza się na szwedzki depozyt. W jakich czasach przyszło nam żyć, panie Pawle? Czy już nie ma żadnych świętości? Nie umiałem odpowiedzieć na pytanie duchownego. Zapadła cisza. Delikatne pstryknięcie przełącznika dało znać, że woda zawrzała i zrobiłem sobie herbatę. Postawiłem dymiący kubek na stole. Ksiądz zmrużył oczy, a potem się wzdrygnął. Chłód poranka wdzierał się do domu przez uchylony lufcik nad oknem kuchni. Zrobić księdzu herbaty? Adam Bloch pokiwał energicznie głową, a kiedy postawiłem przed nim napój, podniósł go do ust obiema rękami, podmuchał i upił kilka łyków. Od razu lepiej. Uśmiechnął się z wdzięcznością. Sierak powiedział coś ciekawego. Straściłem mu rozmowę z dozorcą. Słuchał z uwagę. A w miarę jak mówiłem oczy rozjaśniało mu zaciekawienie. Myśli pan, że to prawda? Że gdzieś na plebanii znajdziemy tajną bibliotekę? zapytał w podnieceniu. Spróbować nie zaszkodzi odparłem. Tak sobie pomyślałem, że skoro obaj już nie śpimy, to może zaczęlibyśmy od razu. Świetny pomysł! Duchowny poderwał się z krzesła. Muszę się tylko ubrać i ogolić. Co pan powie na zbiórkę w kuchni za kwadrans? Plebania przy kościele pokoju składa się z dwóch części. Najpierw w 1654 roku powstała wąska oficyna, przypominająca z góry odwróconą literę L, a w 1763 roku wybudowano przesadzisty budynek na planie kwadratu z mansardowymi dachami. Obie części w roku 1794 zespolił w całość ceglany łącznik. Poszukiwania zaczęliśmy od piętra starszej części plebanii. Na pierwszy ogień poszedł mój pokój. Z uwagą opukiwaliśmy ściany, zaglądaliśmy za meble i pod dywan. Bez efektu. Ściany nie odpowiadały echem, świadczącym, że jest za nimi pusta przestrzeń, stare deski nie nosiły żadnych śladów ingerencji. Podobną procedurę powtórzyliśmy w dwóch następnych pokojach. Za każdym razem bezowocnie. Trochę już zniechęceni weszliśmy do ostatniego pomieszczenia w rzędzie po prawej. Opukaliśmy mury po obu stronach wejścia i zabraliśmy się do ściany naprzeciw drzwi. Może zrobimy sobie przerwy na kawę? zaproponował pastor Ziewną, zakrywając usta. Zaczynam odczuwać skutki tej zarywanej nocki. Z przyjemnością. Odpowiedziałem i zapukałem ostatni raz w ścianę. Pastor musiał usłyszeć to samo co ja, bo jego ręka ze zgiętym wskazującym palcem zawisła nad ścianą, a on sam nasłuchiwał z napięciem na twarzy. Zastukałem jeszcze raz. Nie mogło być wątpliwości. Głuchy odgłos świadczył, że za ścianą jest dziura. Pójdę po jakieś narzędzie, oświadczył duchowny. Momentalnie zapominając o kawie i wybiegł z pokoju. Wrócił po chwili uzbrojony w zakończony ostro krótki łom. W jego oczach dostrzegłem rozgorączkowanie właściwe poszukiwaczom skarbów na tropie. Adam Bloch zapewnił mnie, że gruntowny remont ścian na piętrze budynku przeprowadzany był za kadencję i poprzedniego proboszcza i tynki na pewno nie są zabytkowe. Potem podszedł do muru i zapukał kilka razy, odnajdując właściwe miejsce. Bez zastanowienia uderzył ostrą częścią łomu. Narzędzie weszło w ścianę jak w masło i zatrzymało się ze zgrzytem mniej więcej w połowie swojej długości. Biały pył opadł na ciemną wykładzinę. Nie zważając na to pastor kontynuował dzieło zniszczenia. Po trzech minutach w ścianie ziała czernią kwadratowa dziura oboku piętnastu centymetrów, a podłogę pod stopami duchownego zaścierał dywan z białych i czarnych płatków. Pastor Bloch włożył rękę do otworu i z uwagą sądował wnętrze. Kiedy ją wyjął, dłoni połowy rękawa śnieżno-białej koszuli pokrywała warstwa czarnej jak noc sadzy. Przyglądając się ręce, pastor odsunął się od otworu i wreszcie mogłem zajrzeć do środka. Na końcu krótkiego przewodu można było dostrzec plamkę słabego światła. Podwinąłem ręka w koszuli i włożyłem rękę do środka. Pod palcami można było wyczuć cegły muru. A na końcu moją dłonią wiał chłodny powiew. To chyba jakiś zapomniany przewód wentylacyjny, orzekłem patrząc w górę. Pewnie w tym miejscu stał kiedyś piec. Podnieśliśmy wykładzinę i okazało się, że miałem rację. Od ściany biegła po podłodze dość szeroka linia wyznaczająca prostokąt, który w deskach musiał wytłoczyć ciężki piec. Szkoda. Westchnął pastor i nie zważając na bałagan pozostawiony w pokoju, ruszył do wyjścia jak zahipnotyzowany. Zapał wywołany odkryciem szybu wystarczył na zbadanie pokoi po drugiej stronie korytarza. Nie przyniosło to jednak żadnego efektu i postanowiliśmy zrobić sobie przerwę na śniadanie. Do kuchni weszliśmy w pół do dziewiątej. Tu jesteście, poszukiwacze skarbów. Przywitała nas pani Ewelina z uśmiechem, przyglądając się naszym spoconym i brudnym twarzom. Siedziała za stołem z filiżanką kawy w dłoni. Chętnie wyruszyłabym z wami na wyprawę do wnętrza ziemi, ale muszę niestety zająć się czymś bardziej prozaicznym. Dodała odkładając puste naczynie do zlewu, gdy już wysłuchała naszej relacji. Zanim wyszła, poprosiłem ją jeszcze, by do mnie zadzwoniła. Kiedy w kawiarni zjawi się potężna gromadka, a potem zająłem się smarowaniem masłem grubych pajt chleba, które z zaciętym wyrazem twarzy kroił pastor. W milczeniu i pośpiechu pochłonęliśmy śniadanie. Każdy z nas zjadł cztery kromki z konserwą i pomidorem, popijając to dwoma olbrzymimi kubkami piekielnie mocnej kawy, która sprawiła, że poruszaliśmy się teraz szybko i niespokojnie, niczym nakręcane zabawki. Drzwi do parterowej części domu znajdowały się w spiżarce. Można tam było dostać się zarówno z kuchni, jak i przez boczne wejście na zewnątrz, ukryte za niewysokim murkiem, który odchodził w prawo od frontowej ściany plebanii, zasłaniając w ten sposób starszą jej część i razem z jej ścianami tworząc coś w rodzaju podwórka porośniętego krótko przyciętą trawą. Solidne dębowe wrota w kuchni otwierały się wyjątkowo cicho, prowadząc do amfilady pokojów oświetlanych przez okna umieszczone po prawej stronie. Światło przez nie wpadające nadawało temu miejscu klimat klasztornych krużganków. Z łączących pomieszczenia framuk zdjęto drzwi, więc widać było, że mniej więcej po dziesięciu metrach amfilada skręca pod kątem prostym w prawo. Zapach farb i chemikaliów łączący się z wonią ziemniaków. Kurzu i jabłek dobrze oddawał przeznaczenie dolnego poziomu starej plebanii. Spełniał on tę samą funkcję co piwnica w blokach mieszkalnych, magazynu na narzędzia, składziku na niepotrzebne już w domu sprzęty i spiżarni. W pierwszych dwóch pomieszczeniach stały równo pod ścianą grabie, motyki i szpadle, w kątach umieszczono worki sazofoską i innymi nawozami, a półeczki na ścianach zapełniały torebki z nasionami. Dalej szło się wzdłuż półek zastawionych od podłogi do sufitu słoikami wypełnionymi czerwoną, żółtą i zieloną zawartością. Dało się tu wyczuć kwaśnawy zapach soku z kiszonych ogórków, któryś ze słoików musiał strzelić pod ciśnieniem i wypluć pod zakrętką wodnistą, zielonkawą ciecz. Za zakrętem amfilady, w zbitych z desek przegrodach składowano jabłka i ziemniaki. Przedostatni pokój służył jako warsztat. Stary, poobijany kredens bez drzwiczek w górnej części skrywał baterie kluczy, kombinerek, obcęgów, śrubokrętów i młotków, w dolnej zaś kilkanaście puszek i pudełek z liśniącymi w świetle porannego słońca śrubami, gwoździami, nakrętkami i całą masą innych drobnych części. Po drugiej stronie, pod oknem stały dwa stare rowery, pierwszy z nich nie miał kierownicy. Przedniego koła i łańcucha. Drugi niemal w całości wzięła w swe władanie rdza. Ściany warsztatu zdobiły powieszone na gwoździach rawki bez dętek, stare łańcuchy i dwa pokryte zupełnie kurzem, imponujące poroża jeleni. Przeszukanie wszystkich pomieszczeń zajęło nam prawie dwie godziny, a jedynym znaleziskiem był kolejny szyb wentylacyjny, identyczny z tym na górze i umieszczony w tym samym miejscu. Zupełnie już zniechęceni i całkowicie niemal czarni od kurzu. Pogryzając jabłka, stanęliśmy przed wejściem do ostatniego pomieszczenia. Tym razem, inaczej niż poprzednio, drogę zagradzały nam drzwi podobne do tych w spiżarce, z której wchodziło się do amfilady. W milczeniu skończyliśmy jeść i wrzuciliśmy ogryski do kosza stojącego obok warsztatu. Pastor otarł ręką twarz, zostawiając na niej czarną smugę. Nacisnął klamkę. Drzwi zaskrzypiały przeraźliwie i weszliśmy do zastawionego niemal po sufit pokojku. Jeśli się nie mylę, jesteśmy teraz dokładnie nad moim pokojem. Spojrzałem do góry. To bliźniacze pomieszczenie, doprecyzował pastor. Dziwne. Nie ma ksiądz wrażenia, że trochę tu ciasno? Jakby ucięto pokój w połowie, zgodził się duchowny. W dodatku nie ma okien. Zaczęliśmy od wyniesienia wszystkich mebli. Po kilku minutach przejście między pokojami w amfiladzie było zastawione szafkami z wyrwanymi drzwiami, chwilącymi się krzesłami, pozbawionymi szuflad komutkami. My zaś uważnie opukiwaliśmy ścianę naprzeciw wejścia. Po się spojrzeliśmy na siebie rozczarowani. Opukaliśmy cały mur, ale płaski odgłos świadczył o tym, że pod cienką warstwą tynku jest raczej ceglana ściana, a nie jakiś pokój. Pastor wpatrywał się w mur z niedowierzaniem, mnie zaś nie dawał spokoju brak okna i ciasnota w pomieszczeniu. Ma ksiądz taśmę mierniczą? Zapytałem w końcu. Nie zadając żadnych pytań, pastor przeszedł do warsztatu i przez chwilę grzebał w dolnej części kredensu. Po trzech minutach wyjął z wnętrza mebladysk, z którego wystawał koniec taśmy. Dziesięciometrowa wystarczy? Zapytał, podając mi przedmiot. Wystarczyła. Najpierw zmierzyliśmy mój pokój na górze. Miał pięć metrów. Teraz pastor rozciągał taśmę wzdłuż ściany, podczas gdy ja klęczałem w progu, z dyskiem przy ziemi. Dwa i pół. Duchowny odczytał wynik i z błyskiem w oku spojrzał na mnie. A więc coś tam jest wyszeptał. Wciągnął głośno powietrze i sięgnął połom. Powstrzymałem go gestem. Opuścił łom, ale spojrzał na mnie zdziwiony. To poważna sprawa. Powinien być przy tym konserwator. Wyjaśniłem. Nie mamy czasu, jęknął pastor. Przykro mi, proszę księdza. Tylko mała dziurka. Pastor spojrzał na mnie błagalnym i niezbyt trzeźwym wzrokiem. Zaraz po niego zadzwonię. Nie ustępowałem, sięgając po notes i wyszukując numer do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wyciągnąłem z kieszeni komórkę i wstukałem cyfry. Usłyszawszy sygnał, odwróciłem się plecami do pastora i ruszyłem w głąb pamfilady. Jeszcze nie odezwał się nikt po drugiej stronie. Kiedy za moimi plecami rozległ się hałas, najpierw kilka szybkich uderzeń, potem spadające na ziemię ciężkie przedmioty. Rozłączyłem się i pędem wróciłem do pomieszczenia, w którym zostawiłem Adama Blocha. Pastor, czerwony ze wstydu, stał pod ścianą, ściskając łomy w drżącej dłoni. Koniec narzędzia pokrywał rudy pył. Taki sam pył, niczym wysypka, czerwienił się na ścianie pod sporą dziurą w górnej jej części. Przepraszam, panie Pawle, powiedział duchowny, oddychał tak szybko, że niemal połykał słowa. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Pokręciłem głową z niezadowoleniem. Nie ma co, ładnie ksiądz narozrabiał, rzekłem, przyglądając się uważnie dziurze. Jej kształt świadczył, że na drugą stronę spadło co najmniej pięć cegieł. Co mi za to grozi? Pastor przełknął powoli ślinę i popatrzył na dziurę w taki sposób, jakby wierzył, że siłą wzroku jest w stanie na powrót wypełnić ją cegłami i otynkować. Niech się ksiądz tak nie martwi. Spróbuję to jakoś załatwić. Staliśmy w milczeniu przed plebanią. Pastora Dambloch z miną winowajcy, potężna gromadka z oczami podkrążonymi od niej wyspania i ja, pełen niewesołych przeczuć. Wpatrywaliśmy się w drogę wiodącą od bramy, przez którą lada chwila miał wjechać konserwator przysłany przez Urząd Ochrony Zabytków. Czekaliśmy z niepokojem. Przede wszystkim dlatego, że moim młodym pomocnikom nie udało się rozwiązać zagadki czepki i tajemnicze pomieszczenie na końcu Amfilady było teraz naszym jedynym sensownym tropem na drodze do szwedzkiego depozytu, bałem się też, czy konserwator zobaczywszy skalę zniszczeń, dalej będzie wierzył w wymyśloną przeze mnie na prędce historyjkę o wbijaniu w ścianę haka i młotku, który niefortunnie się z niego podczas tego wbijania zsunął, dziurawiąc mur. Wreszcie w bramie ukazał się żółty Volkswagen Garbus, który powoli dotoczył się do plebanii i stanął przed drzwiami. Z wozu wysiadł przystojny młody człowiek ubrany jak hippis. Dżinsy dzwony, koszula w kwiaty, zielono, czerwono, żółta czapka, spod której wypływały długie włosy, okulary lenonki na nosie. Biła od niego aura swobody, trudno się więc dziwić, że zarówno perła jak i bebe spojrzały na niego z błyskiem foku. Witamy wszystkich, powiedział. Wymienił uścisk dłoni ze mną i z pastorem, a potem zrobił żółwika z członkami potężnej gromadki. Nastąpiła prezentacja, podczas której dowiedziałem się, że konserwator nazywa się Jan Hałas. Może od razu pójdziemy na miejsce naszej małej katastrofy, powiedział Jan Hałas, ruszając w stronę plebanii a po drodze jeszcze raz opowiedział mi, jak to się stało. A więc młotek obsunął się z haka, konserwator oświetlał latarką brzegi wyrwy w murze, przyglądając się jej z zainteresowaniem i zrobił tu dziurę jak po kuli armatniej. W jego głosie był sceptycyzm. Tak właśnie było, odrzekłem niepewnie. Jan Hałas obrócił się w naszą stronę i zagryzł kciuk. — Jesteście pewni? Że to nie był młot pneumatyczny, w jego tonie zabrzmiała ironia, a spokojne, ale uważne oczy wbiły się najpierw we mnie, by po chwili przenieść się na księdza. Chciałem coś powiedzieć, ale pastor Ebloch mnie uprzedził. Nie ma sensu, panie Pawle, powiedział. Nie jestem w stanie. Cumienie mnie gryzie. No więc, panie konserwatorze, to moja sprawka. Przyznawszy się do winy, Pastor od razu się trochę rozpogodził i mówił dalej z wyraźną ulgą. Zrobiłem tę dziurę w ścianie dzisiaj rano łomem. Hipis wysłuchał jego wyznania z uprzejmą uwagą. Potem cmoknął i pokiwał głową, przymrużając oczy. Wie ksiądz, jaką karę przewiduje ustawa za zniszczenie zabytku? Pastor bez słowa pokręcił głową. Od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. W oczach księdza Blocha pojawił się strach. Nie można zapłacić grzywny, zapytał chrapliwym głosem. Tylko jeśli sprawca działał nieumyślnie. Musiałem działać. Z naszych informacji wynika, powiedziałem, że ściana którą rozbił pastorę powstała w latach czterdziestych XX wieku. A że nie jest jakimś wybitnym dziełem sztuki, trudno uznać ją za zabytek w rozumieniu trzeciego artykułu ustawy, czyli nieruchomość lub rzecz ruchomą będącą dziełem człowieka lub związaną z jego działalnością i stanowiącą świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia której zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, wyrecytowałem. Znacznie ważniejsze jest to, co możemy znaleźć za ścianą. Według naszego informatora jest tam ukryta niezwykle cenna kolekcja starodrukków. Według naszego informatora to, według naszego informatora tamto. Przedrzeźniał mnie przez chwilę hałas, a potem zapytał, dlaczego mi pan przerywa? O dziwo, w jego głosie nie było zimnej złośliwości. Raczej irytacja. Dlaczego psuje pan cały efekt dydaktyczny? zapytał. Wpatrywałem się w niego osłupiały. Znamy się z pastorem Blochem nie od dziś, mówił dalej Hipis, konserwator. Często konsultujemy rozmaite renowacje w kościele pokoju i doskonale wiem, że ze świecą można szukać człowieka bardziej oddanego zachowaniu dziedzictwa kulturalnego. Jeśli pastor rozbił ten mur, teatralnym gestem wskazał na dziurę. Musiał mieć ku temu jakiś ważny powód. Zgadza się, pastorze? Opanowała mnie zgubna gorączka złota. Nie chodziło mi oczywiście o pieniądze, zastrzegł się pastor, ale o samo poszukiwanie. To było takie ekscytujące. Słyszy pan, tym razem ręka Hipisa wycelowana była w Adama Blocha gorączka złota. Ja czy pan, ludzie obcujący ze skarbami na co dzień, umiemy bronić się przed takimi pokusami, ale ten człowiek, u którego przejście przez ulicę na czerwonym świetle wywołuje emocje, jakby skakał na bungę? To znaczy, że nie wezwie pan policji? zapytałem zaskoczony. Hipis przez chwilę śmiał się głośno, uderzając otwartą ręką w ścianę tak mocno, że bałem się, by ceglana konstrukcja nie rozpadła się pod jego atomowymi ciosami. Nasłać policję na pastora Blocha. To dobre. Oczywiście, że nie. Rękawem koszuli wytarł łzy z oczu. Ale cała ta gadka o konsekwencjach miała swój cel. Wyciągnął do góry wskazujący palec i spojrzał na mnie, jakbym podkradł mu z lodówki ulubione lody. Bardziej to było zabawne niż groźne. Chciałem, by pastor nie popełnił już nigdy podobnego błędu. A pan wszystko zepsuł, przez chwilę myślał, a potem dodał z energicznym machnięciem: No, ale zrobił pan to w dobrej wierze, więc wybaczam. A teraz uśmiechnął się szeroko. Skoro już wyjaśniliśmy sobie wszystkie kłamstewka, przejdźmy może do głównego punktu programu. Romantyczne wyobrażenia o szukaniu skarbów, do których utrwalenia przyczynia się najmocniej kino, często rozmijają się z rzeczywistością. Filmowi poszukiwacze otrzymują zazwyczaj w spadku mapę z zaznaczonym krzyżykiem i miejscem ukrycia skarbu i nie muszą przekopywać się godzinami przez tony nudnych dokumentów. Potem następuje seria romantycznych przygód których głównym wątkiem jest pokonywanie trudności piętrzonych przez czarny charakter i romans poszukiwacza z piękną panią profesor, asystującą w wyprawie jako ekspert. Na filmach najczęściej widać tylko moment pierwszego wbicia łopaty, a zaraz potem twarzy głównych bohaterów oświetla złoto ukryte w skrzyni i następuje happy end. W życiu jest inaczej, nawet jeśli wykona się solidnik ferendę. Jeśli dotrze się do skrytki i w pocie czoła przerzuci kilka ton ziemi, nie ma gwarancji, że łopata uderzy w coś twardego. Gorzki smak porażki jest dla poszukiwaczy skarbów chlebem codziennym. Przebicie się przez ścianę okazało się trudniejsze niż można było przypuszczać, patrząc na dzieło pastora blocha. Jan Hałas stwierdził, że nie możemy po prostu skuć ceglanego muru, pozwalając, by jego oszczątki spadły na drugą stronę. A co jeśli jest tam jakaś ceramika? Zakończył swą wypowiedź argumentem nie do obalenia. Nie pozostało nam nic innego, jak mozolnie cegła po cegle zlikwidować mur. Na szczęście nie brakowało nam rąk do pracy. Pięcioro z nas uzbrojonych w kilofrykuło więc z zapałem sześćdziesięcioletnią zaprawę, a pozostała czwórka wynosiła uwolnione cegły i wyrzucała je przez okno w sąsiednim pokoju na prezentową płachtę rozłożoną na trawniku pod murem. Praca, szczególnie na początku, gdy trzeba było zdjąć warstwę cegieł prawie przy suficie, była niezwykle ciężka. Nie dość, że należało mocno wgryzać się w tynk i zaprawę, to ręce, z których odpływała krew, Słabły po kilku minutach. Zmienialiśmy się więc co kwadrans. Po dwóch godzinach udało się nam usunąć kwadrat obok metra na środku ściany i wreszcie mogliśmy zajrzeć do środka. Światełka przyniesionych przez pastora latarek zatańczyły w mroku, z trudem przebijając się przez gęstą sieć pajęczyn i wyławiając z mroku tylko zarysy jakiś mebli. Żuryk już chciał przejść przez dziurę do środka. Ale konserwator hałas powstrzymał go, mówiąc. Kiedy tam wejdziemy, podniesie się kurz, który osiadał przez pół wieku. Lepiej, żeby miał przez co się wydostać. Musimy wydłużyć dziurę tak, by mógł wejść przez nią dorosły człowiek. Żurek westchnął rozczarowany, ale już po chwili wynosił kolejne cegły. O piętnastej praca była skończona. Szesnaście paroczów wpatrywało się w nierówną framugę wykutą w ścianie. Szesnaście, bo nasze odkrycie wzbudziło sensację na placu pokoju. W niewielkim pomieszczeniu na końcu amfilady i w warsztacie oprócz naszej dziewiątki zgromadziło się siedem osób: żona pastora z Michasiem i bliźniakami, wikary Bielski, stary sierak i rudobrody konserwator z Fuldy, Klaus Schumann. Spojrzałem na niego przelotnie z podejrzliwością, ale szybko poczuł, że mu się przyglądam i musiałem odwrócić wzrok. Nie chciałem na razie, żeby wiedział o moich podejrzeniach. Konserwator hałas, który dotychczas nie zwracał uwagi na gromadzącą się publiczność i zawzięcie, jak w transie uderzał młotkiem w przecinak, teraz pozbawiony zajęcia, obrócił się i aż zagwizdał z wrażenia. Rozumiem państwa ciekawość, rozłożył ręce i uśmiechnął się do zgromadzonych. Ale jestem zmuszony prosić, żeby wszystkie osoby niezaangażowane bezpośrednio w poszukiwania opuściły miejsca odkrycia. Zapewniam, że już niedługo będą państwo mogli podziwiać znalezisko w pełnej krasie i to bez ryzyka zaplątania się w pajęczyny i zabrudzenia od stóp do głów sześćdziesięcioletnim kurzem. Głosy niezadowolenia i westchnienia zawodu świadczyły o tym, że publiczność gotowa byłaby ponieść wspomniane przez konserwatora ryzyko. Potrzeba było jeszcze kilku stanowczych spojrzeń, odwołania się do rozsądku i paru próśb, by wreszcie posłusznie ruszyła do wyjścia. Zaczniemy od krótkiego rekonesansu, zarządził konserwator hałas. Proponuje, by jako pierwsza weszła tam trójka złożona z przedstawiciela urzędów państwowych, czyli pana Pawła, reprezentanta parafii, czyli księdza pastora i kogoś z naszej dzielnej młodzieży, która tak wspaniale się dzisiaj spisała. Propozycja została przyjęta przez aklamację, której najgłośniejszą i najdłuższą część stanowiły dzikie okrzyki rozradowanej potężnej gromadki. Gest konserwatora bardzo mi zaimponował. Jan Hałas mógłby wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję konserwatora i pchać się do pierwszego rzędu. Zamiast tego, wykonawszy najcięższą pracę, usunął się w cień i pozwolił brać nam pierwsze skrzypce. Zanim jednak mogliśmy wejść do środka, trzeba było rozwiązać jeszcze jeden problem. Okrzyki radości młodzieży bowiem, wstrząsające plebanią po słowach konserwatora, niemal natychmiast przeszły w zajadłą kłótnię. Kto ma być wybrańcem, który jako pierwszy zobaczy świdnicki grób hamona? W takich miejscach podobno gromadzą się śmiertelnie niebezpieczne bakterie. Naprawdę chcesz tam wchodzić? To świetnie, że rezygnujesz. Będzie o jednego chętnego mniej. Czy ktoś mnie może posłuchać? To przecież ja interesuję się historią i. a ja książkami. A tam jest pełno starych ksiąg. Jeśli się zgodzicie na moją kandydaturę, dam wam ściągnąć na trzech następnych sprawdzianach z matematyki. Napięciu. Niech będzie napięciu. Na mój głos nie licz, ja nie muszę od ciebie ściągać. Cisza, ryknął po pięciu minutach słownych potyczek Jan Hałas. Wszystkie głowy obróciły się w jego stronę, jak na komendę. Potężna gromadka wpatrywała się konserwatora, hipisa, z lekkim niepokojem. Jeśli nie możecie się zdecydować, zdajmy się na ślepy los, powiedział i wyciągnął z kieszeni pudełko zapałek. Wyjął sześć patyczków, urwał jednemu siarkowy łepek i ułożył odpowiednio w dłoni. Zaczęło się losowanie. Pierwsza była B.B. Przez chwilę się zastanawiała, wodząc palcami po płotku z zapałek. W końcu wybrała, zaciskając usta i patrząc z nadzieją. Kiedy zobaczyła, że zapałka jest cała, Rzuciła ją na podłogę i stanęła pod ścianą z zawiedzioną miną. Pierwsi będą ostatnimi, powiedział patrząc na zielony łepek żurek, który losował jako drugi. Świat się od tego nie zawali, rzekła perła, kiedy jej się nie poszczęściło. Podzornie wesoły ton nie zdołał ukryć rozczarowania. Zostały trzy zapałki. Junior, Vincent i długi patrzyli w napięciu na rękę Jana Hałasa. Stojąc w niemal równym rzędzie W końcu Wincent zrobił dwa kroki do przodu I wyciągnął zapałkę Była cała Jan Hałas schował po jednej zapałce do każdej dłoni Schował je za siebie na chwilę A potem wyciągnął zaciśnięte pięści W kierunku pozostałych na placu boju młodzieńców Ci spojrzeli na siebie A potem zdecydowali Junior wskazał na prawą rękę Długi na lewą Konserwator odwrócił pięści i otworzył je. Zapałka z odłamanym łebkiem leżała na jego lewej dłoni. Junior westchnął ciężko, a długi, chociaż starał się tego po sobie nie pokazać, aż kipiał z radości. Spojrzał na kolegów, a widząc ich smutne miny, powiedział Zaraz przecież wszyscy tam wejdziecie. Odpowiedziały mu cmoknięcia, kiwanie głowami i miny, które miały mówić, daruj sobie. Drużyna została skompletowana i mogliśmy ruszać. Uzbrojeni w latarki weszliśmy we trójkę do ciemnego pomieszczenia. Pomiędzy regałami stojącymi pod ścianami pająki utkały ze swych sieci kurtynę, która przez lata pokryła się kurzem. Skoro nie było do tego pomieszczenia wejścia, ciekawe skąd wzięły się tu pająki, zastanawiał się na głos pastor. Szybkimi ruchami rozerwaliśmy ostatnią przeszkodę i cali upstrzeni białawymi nitkami, zrobiliśmy jeszcze dwa kroki do przodu, a naszym oczom ukazał się skarb ukryty pod grubym kożuchem kurzu, przypominającego to, co można wyjąć z filtra odkurzacza po długim użytkowaniu. Od podłogi po sufit długie rzędy książek różnych formatów. Niektóre starodruki tak wielkie i grube, że nie mieściły się na półkach i położono je poziomo. Naprzeciw wejścia sekretarzyk zawalony papierami w teczkach. Niektóre kartki spadły i zaścielały podłogę u stóp mebla. Świeciliśmy z długim latarkami, wydobywając z ciemności złote błyski tłoczeń na grzbietach, kiedy pastor, czerwony od emocji, zdejmował z półki grubą księgę. W strumieniach światła zatęczyła z gwałtownością piaskowej burzy kurzowa nawałnica, a nasze płuca wypełniły suche drobinki. Nie zważając na to, pastor położył księgę na blacie sekretarzyka stojącego naprzeciw wejścia i uchylił okładkę tomiska. W tym samym momencie, gdzieś ponad jego głową po prawej stronie rozległ się trzepot skrzydeł. Wrażenie było tak silne, że duchowny z przestrachu zatrzasnął książkę, pobudzając do lotu kolejne miliony drobinek kurzu. Kaszląc spazmatycznie skierowaliśmy krążki latarek w stronę, skąd dobiegł dźwięk i zobaczyliśmy, że jest tam dziura w murze wielkości pudełka na płytę kompaktową zakryta metalową pokrywą. Przez setki dziurek w pokrywie wpadały do środka cienkie jak makaron stróżki dziennego światła. Po chwili znów zatrzepotały skrzydła, a światło zasłonił cień przelatującego ptaka. Wyjaśniła się przynajmniej sprawa pająków, powiedział pastor. Dobrze, że jest zakryta, dodał długi. Gdyby dostały się tu szczury, nie byłoby co zbierać. Wychodzimy, panowie, zaordynowałem. Nawdychaliśmy się kurzu za wszystkie czasy. Czwórka, która nie weszła do środka, zgromadzona wokół wybitego w ścianie wejścia powitała nas pełnymi nadziei minami. Chciałem coś powiedzieć, ale nasz wygląd i rozradowane spojrzenia wystarczyły. Czy mógłby pastor wskazać jakieś suche i czyste pomieszczenie, gdzie moglibyśmy to wszystko przenieść? zapytał Jan Hałas, zacierając ręce. Po dwóch godzinach biegania w te i z powrotem księgozbiór udało się przetransportować do niezbyt dużej salki na piętrze. Pokój miał pobielone ściany i drewnianą podłogę. Układaliśmy książki gdzie się dało. Najpierw na stole, a gdy zabrakło miejsca pod ścianami, na podłodze. Konserwator Hałas, który kierował transportem i wstępnie sortował znaleziska, usłyszawszy moją opowieść o historii szwedzkiego depozytu, zgodził się, byśmy razem z potężną gromadką przejrzeli książki. Tu są Biblie. Wskazał na trzy stosy książek w kącie pod oknem. Obok nich leżą dzieła teologiczne, dalej nuty i dzieła o muzyce. Po drugiej stronie obrócił się napięcie, etnografia. Książki kulinarne i albumy fotograficzne. Na stole dokumenty i pamiętniki. Proszę tylko o ostrożność zalecił nam. Gdyby coś się stało tym księgom, specjaliści, którzy jutro przyjadą, urwaliby nam wszystkim głowy. Pastor wespół z potężną gromadką przytargali na góry osiem stołków i zabraliśmy się do przeglądania potężnego księgozbioru. Sięgnąłem po wypełniony dziecięcym pismem zeszycik i przerzuciłem szybko kartki, na których Hans Horter dał świadectwo swojego życia w Świdnicy tuż przed I wojną światową, szkolne działania, wydarzenia z życia miasta i wiersze. Na końcu pamiętnika był poemat zaczynający się od słów Wojna musi być. Tu są jakieś zapiski, dobiegł mnie spod okna podniecony głos BB. Zgromadziliśmy się wszyscy wokół dziewczyny, która ostrożnie podała pastorowi opasłą Biblię otwartą na wyklejkach okładki, pokrytych równymi linijkami odręcznego pisma. Adam Bloch przez chwilę czytał, a potem powiedział z uśmiechem: To stary zwyczaj. Musicie pamiętać, że dawniej Biblia była często jedyną książką w domu. Czytano z niej codziennie. Uczono się składać litery w wyraz i zdania oraz zapisywano ważne wydarzenia rodzinne. Z tej możemy dowiedzieć się, że niejaki pan Hans Georg otrzymał tę Biblię z okazji swej konfirmacji 17 maja 1734 roku, a 10 lat później się ożenił. Miał 11 dzieci. Najmłodszy z nich. Syn Lukas został pastorem w roku 1789 i wtedy to otrzymał od swego ojca tę Biblię. On też dopisał kolejne daty, konsekracje, ślub i narodziny siedmiorga dzieci. Takie zapiski prowadzili starzy protestanci jeszcze w czasach mojej młodości. Jeśli chcecie, mogę wam później pokazać kościelny śpiewnik mojej babci, która notowała w nim na przykład że kupiła kozę albo że ktoś oddał jej pieniądze. Może uda nam się odnaleźć taką samą Biblię z zapisami czepki, powiedział Junior, a ja poczułem, jak wzdłuż karku przebiega mi dreszcz. Niezawodny znak, że elementy układanki trafiają na swoje miejsca. Ze strachem, by nikt się do mnie nie odezwał, niwecząc tym moje wysiłki. Starałem się uchwycić niesforną myśl i tym samym poznać rozwiązanie zagadki z nagrobka czepki. Dzwonek telefonu był jak kamień w koleinie, na której koło wozu podskakuje, potrząsając niemiłosiernie jego pasażerami. Myśl uciekła. Wiedziałem, że szybko nie wróci. Wypuściłem ciężko powietrze i odebrałem połączenie. Przepraszam, że przeszkadzam, panie Pawle, odezwała się po drugiej stronie żona pastora. Ale do kawiarni przyszła jakaś pani, która mówi, że chciałaby z panem porozmawiać i że to bardzo ważne. Czy ta pani jest dobrze zbudowaną blondynką mówiącą po niemiecku? Zapytałem, domyślając się już, kto mógł złożyć mi wizytę. Zgadza się, zdziwiła się Ewelina Bloch. Skąd pan wiedział? Za chwilę tam będę, powiedziałem tylko i szybkim krokiem opuściłem pokój wypełniony starymi książkami. Hilda Funke, bo to ona zjawiła się w kawiarni przy kościele, siedziała ze zgnębioną miną nad pełną filiżanką kawy z mlekiem. Ujrzawszy mnie, nieco się ożywiła, ale ledwie usiadłem przed nią ze świeżo zaparzonym espresso, znów pochyliła głowę i rzekła cicho. Wie pan, że papie przedstawiono już oficjalnie zarzuty? Przykro mi, panno Hildo. Doceniam to. Spojrzała na mnie, oczy miała podkrążone z niewyspania i czerwone. Ale nie sądzę, żeby pomogło wyciągnąć mego ojca z więzienia. Czy są jakieś postępy w sprawie, którą pan prowadzi? Zapytała tonem, świadczącym o tym, że już dawno przestały ją interesować skarby i traktuje moje dochodzenie wyłącznie jako szansę na uwolnienie Rick Hafunkego. Powiedzmy, że zrobiłem kilka kroków do przodu. Rzekłem wykrętnie i zaraz zmieniłem temat, czemu zawdzięczam pani wizytę. Postanowiłam wypić pyszną kawę i zamienić z panem kilka miłych słów w tej rocznej knajpce, bo myślę, że weszłam w posiadanie informacji. Które pozwolą przyspieszyć pański powolny spacer ku prawdzie. Ociekająca ironią odpowiedź sprawiła, że panna Hilda znów stała się na chwilę piekielnie inteligentną i przebiegłą agentką domu aukcyjnego funke i sochnę mierzącą mnie morderczym spojrzeniem. Niech pan sobie wyobrazi, Hilda Funkę przesunęła się nieco w moją stronę, że dziś po południu widziałam człowieka, który wrobił mojego ojca.